Przed budynkiem Powiatowej Biblioteki Publicznej na ulicy Dworcowej w Wejherowie ulokowano specjalną ławeczkę, która ma zachęcać do czytania. To przede wszystkim jest promocja czytelnictwa, ale promocja też naszej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie. Ławeczka dostępna będzie do końca okresu letniego. Można z niej korzystać w dni powszednie od godziny 10 do 18. Czytelnicza ławeczka to tylko jeden z planowanych aspektów przyciągania czytelników. Dyrekcja placówki oraz władze powiatu planują kolejne przedsięwzięcia. Między innymi stworzenie przed budynkiem Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, gdzie znajduje się biblioteka, ogródka na potrzeby czytelnictwa. Pod hasłem Przybliżmy się do tronu łaski odbył się odpust niebostąpienia pańskiego. Podczas sumy przed kaplicą Trzech Krzyży na wzgórzach Kalwarii dokonano aktu zawierzenia naszego powiatu Matce Bożej Wejherowskiej. Kazanie wygłosił ksiądz infuat Stanisław Zięba. Uczestniczyli w nim licznie zgromadzeni goście, m.in. władze powiatu wejherowskiego, przedstawiciele lokalnych samorządów, dyrektorzy szkół, radni, mieszkańcy Wejherowa oraz wierni. O muzyczną oprawę zadbali śpiewacy Rady Chórów Kaszubskich. Radni przyjęli m.in. pakiet uchwał na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Dotacje otrzymało 7 podmiotów sakralnych na łączną kwotę 210 tysięcy złotych. To są głównie parafia Świętej Trójcy w Wejherowie i klasztor ojców Franciszkanów, ponadto parafia w Łęczycach, w Zwartowie, w Brzeźnie Lęborskim, w Kielnie i w Górze. Radni podjęli także uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. W trakcie obrad przyjęto również uchwały w sprawie przystąpienia powiatu wejherowskiego do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, a także do Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina i nawiązania współpracy z rejonem południowo-zachodniej Gruzji.